Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Robimy własne przetwory. No dzisiaj znowu papryka i dzisiaj paprykę sobie ugrillujemy i zawekujemy ją w słoiki razem z olejem. Papryka będzie naprawdę przepyszna w takiej oliwie, bo możemy to zrobić albo w oliwie, albo po prostu w zwykłym oleju. Przyda nam się naprawdę do wielu, wielu potraw, a zwłaszcza do potraw mięsnych. Samo przygotowanie naprawdę bardzo, bardzo proste. Ja mam tutaj kilka papryk. Papryki sobie teraz umyję. Oczywiście papryki musimy standardowo, jak zawsze, oczyścić, pozbyć się gniazd nasiennych i tej białej błonki, którą w środku mamy. I zaraz Wam powiem, jak będziemy sobie kroić paprykę. Paprykę mam przygotowaną. I teraz papryki pokroimy sobie w paski. Jakiej długości paski? No, w zależności od tego, jaka jest długa papryka, a szerokość mniej więcej taka. Już Wam zaraz pokazuję, bo tutaj jeszcze mamy, proszę zobaczyć, trochę tej białej błonki. Tą białą błonkę odcinam tak, żeby została sama, o, proszę bardzo, sama czerwona papryka. I to jeszcze przekrawam na pół. I właśnie na takie, można powiedzieć, podłużne plastry kroimy sobie paprykę. No, ilość papryki oczywiście dowolna. I w tym samym czasie możemy sobie przygotować grilla w piekarniku. Odpalamy sobie funkcję grilla z termoobiegiem. Niech już się rozgrzewa, a my w tym czasie pokroimy sobie paprykę. No, jeżeli nie mamy funkcji grilla w piekarniku, możemy tą paprykę sobie upiec. Tylko uważajcie, jak będziecie ją piec, nie za bardzo wysoka temperatura, tak żebyście tej papryki nie spalili, żeby ona się nie zrobiła cała czarna. Oczywiście paprykę możemy sobie też ugrillować tradycyjnie na grillu. Jak najbardziej, nawet to byłaby najlepsza opcja. No ja dzisiaj nie mam takiej możliwości, więc ja dzisiaj robię to w piekarniku z opcją grillowania. I proszę bardzo, tak wyglądają u mnie moje kawałki papryki. Wyciąłem wszystko to białe, sama czerwona papryka została. I teraz tak, paprykę układamy skórką do góry, a tutaj stroną wewnętrzną na kratkę. I tak układamy sobie całą paprykę na kratkę i pamiętajmy, żebyśmy sobie pod tą kratkę w piekarniku położyli blachę, bo będzie kapała woda z tej papryki. Musimy właśnie tej wody się tutaj pozbyć. I proszę bardzo, paprykę, jak widzicie, mam rozłożoną. Piekarnik mam już też przygotowany. Temperaturę sobie przygotowałem około 160-170 stopni. No i teraz będziemy sobie to grillować, aż nam papryczka ładnie się ugrilluje. Jak tylko ugrilluję swoją papryczkę, pokażę Wam, jak to właśnie powinno wyglądać. Proszę Państwa, papryka się grilluje, a my teraz przygotujemy sobie oliwę, którą będziemy sobie tą paprykę zalewać. No ile oliwy? Tyle oliwy, ile macie tej papryki. Musicie sobie mniej więcej wyliczyć. No ja tutaj liczę, że będę miał jakieś takie dwa mniejsze słoiczki tej papryki, więc tej oliwy muszę dać tak około 500-600 ml. Przelewam sobie oliwę do garnka. I teraz tak, wsypuję tutaj do tej oliwy 2-3 łyżeczki. Tutaj mam suszone warzywa, bez soli, same tylko suszone warzywa. Oczywiście przyprawy, jakie tutaj dodamy, no to już każdy może dodać swoje, takie jakie lubi. Ale suszone warzywa tutaj do tej papryki sprawdzają się naprawdę rewelacyjnie. I co tu jeszcze dam? Łyżeczkę rozmarynu. I teraz stawiam to na gaz i będziemy sobie tą oliwę gotować, ale bardzo, bardzo malutki ogień, nie zagotowujemy tej oliwy. Mamy ją tylko sobie podgrzewać, tak abyśmy tutaj wydobyli jak najwięcej smaku właśnie z tych suszonych przypraw. Stawiam sobie teraz to na gaz, a w międzyczasie przygotujemy jeszcze kilka ząbków czosnku, bo dodamy też tutaj czosnek. Jak widzicie, czosnek mam już obrany, 5 ząbków. I teraz tak, czosnek musimy sobie posiekać w drobną kosteczkę, ale też nie musimy tutaj przesadzać, żebyśmy znowu tutaj nie zrobili z tego czosnku jakiejś miazgi. Przekroję sobie go najpierw na takie większe kawałki. Proszę bardzo. I teraz posiekam go kilka razy w jedną stronę, kilka razy w drugą stronę. Tak, żebyśmy też nie mieli tutaj, tak jak już mówiłem wcześniej, za bardzo drobnego tego czosnku. I czosnek zaraz dodajemy do tej oliwy i do tych przypraw. Proszę bardzo. Taki czosnek w zupełności jest idealny. No to lecimy z nim do oliwy. Dodaję czosnek. Oliwa tutaj ładnie się podgrzewa. I teraz będziemy sobie to na malutkim, bardzo malutkim ogniu cały czas to wszystko podgrzewali. Aż ugrillujemy sobie paprykę. Proszę zobaczyć. Papryka nabiera już rumieńców. Myślę, że jeszcze około 10 minut maksymalnie chyba powinno wystarczyć w zupełności. Więc teraz będziemy mogli dodać jeszcze jeden składnik do naszej oliwy. Oliwa cały czas mi tutaj się podgrzewa razem z czosnkiem, z tymi przyprawami. Co teraz tutaj dodam? Jedną
łyżeczkę soli. I to jest ostatni składnik, jaki tutaj dodaję do tej oliwy. Teraz tą sól dobrze tutaj wymieszam. I teraz uwaga, zaraz będzie gotowa papryka. Jak tylko wyjmiemy paprykę, możemy już sobie przygotować słoiczki, w które będziemy to wszystko wkładać. Zaraz Wam dam dobrą radę, co zrobić ze słoiczkami, ale zanim zaczniemy nakładać paprykę w słoiczki, podkręcimy sobie gaz tutaj pod olejem, tak abyśmy doprowadzili go naprawdę do wysokiej temperatury, żebyśmy już nie musieli później tego pasteryzować, tylko zalejemy to gorącym olejem i słoiczki nam same po prostu zaciągną. Papryczka będzie dosłownie za chwilkę, zaraz do Was wracam. I proszę zobaczyć, widzicie? Delikatnie zarumieniona, niektóre papryczki są delikatnie takie, można powiedzieć, przypieczone i o to właśnie mi chodziło, tak to powinno wyglądać. Papryczki wyciągam z piekarnika, a tutaj teraz wkładam sobie, póki ten piekarnik jeszcze jest rozgrzany, słoiki na 2-3 minutki, żeby te słoiki mi się rozgrzały. Paprykę sobie już ściągłem na talerzyk, słoiki mam w piekarniku, zaraz je wyciągam, rozłożę sobie tą papryczkę na 2 słoiczki. Oczywiście olej sobie już też teraz podkręciłem, tak żeby mi się zagotował. I zaraz będziemy sobie to wszystko zalewać. Słoiczki mam wyciągnięte z piekarnika, są cieplutkie, nie są może gorące. Rozkładam sobie paprykę na 2 słoiki. Proszę zobaczyć, tak właśnie wygląda ta papryczka i tak ona powinna wyglądać. Naprawdę przepyszna, a zapach unosi się rewelacyjny. Teraz musimy sobie zalać to tą oliwą, którą sobie podgrzewaliśmy. Zalewamy sobie słoiczki oliwą. Pamiętajmy, mieszamy tak, aby tutaj ten czosnek, to wszystko, te przyprawy, które są na spodzie, też tutaj się ładnie nam do tego wszystkiego dostały. I jak tylko zalejemy pierwszy słoiczek, zaraz go zakręcamy. Na 99% on zaciągnie sam. Nic nie będziemy musieli tutaj pasteryzować. Proszę bardzo, pierwszy słoiczek mam zalany, jeszcze jeden. I proszę bardzo, papryczka w słoiczkach. Słoiczki, tak jak mówiłem wcześniej, na 99% nam zaciągną. Nie robicie takiej papryki grillowanej w oliwie? Zróbcie, a później podziękujecie mi w komentarzu, bo to jest naprawdę coś przepysznego, a zastosowanie naprawdę wszechstronne. Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzu. Pamiętajcie, zostawcie łapkę do góry. No jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, nie zapomnijcie o subskrypcji. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć!